Stałe starzenie się społeczeństwa powoduje narastanie problemu leczenia ludzi z powodu chorób naczyń. Jest to problem, który dotyczy zarówno miażdżycy, jak i też innych schorzeń, które związane są bezpośrednio z niedokrwieniem narządów. Z powodu miażdżycy umiera 50% ludzi. Z jednej strony robi się ogromną kampanię na rzecz leczenia chorób z chorobą nowotworową, ale na tą chorobę umiera tylko 20% ludzi, podczas gdy większość pacjentów umiera z powodu powikłań miażdżycy. W tej chwili w Polsce żyje 3,4% ludzi, którzy ukończyli 85 rok życia. Za 10 lat będzie ich już 5%. To znaczy, co 20 Polak będzie miał więcej niż 85 lat. Każdy z nich będzie miał co najmniej 4 poważne schorzenia. To będą udary mózgu, zawały serca, niewydolność krążenia, niewydolność nerek, niewydolność wątroby. Wymaga to ogromnego poświęcenia ze strony lekarzy, jak i ze strony państwa, ażeby właściwie ułożyć służbę zdrowia, ażeby właściwie potrafić rozpoznać te niebezpieczeństwa i w właściwym momencie zapobiec tym schorzeniom. Aktualnie rozpoznanych jest około 400 przyczyn powstawania miażdżycy. Naturalnie należy uznać, że nie są to wszystkie przyczyny. Z grubsza można je podzielić na przyczyny odwracalne, nieodwracalne i częściowo odwracalne. Nieodwracalnym czynnikiem jest wiek, genetyka, płeć męska. Natomiast czynnikami częściowo odwracalnymi to jest cukrzyca, którą potrafimy powoli leczyć. A w pełni odwracalnymi jest nasz tryb życia, otyłość, jak również hipercholesterolemia. Potrafimy już leczyć zaburzenia gospodarki tłuszczowej, które doprowadzają do przyspieszenia powstawania zmian miażdżycowych, a nawet uważa się je za czynnik modyfikujący szybkość powstawania rozwoju tętniaków aorty. Nasza aktywność jest to jedna z kluczowych rzeczy w zapobieganiu powstawaniu i zapobieganiu następstw miażdżycy. Aktywność powoduje, że do narządu doprowadzana jest krew. Ustrój jest takim gospodarzem, który nie skieruje krwi tam, gdzie nie potrzeba. Czyli jeżeli nie będziemy uprawiali sportów, nie będziemy aktywni, nie będziemy spacerować, na pewno krew nie będzie doprowadzana do kończyn dolnych. Jeżeli tam są już zmiany miażdżycowe, w takim przypadku, kiedy aktywni jesteśmy, zostanie wytworzone krążenie oboczne. Być może nie trzeba będzie operować. Jeżeli nie wytworzymy tego krążenia, będzie potrzebny zabieg operacyjny, który również ma zdecydowanie zmniejszoną szansę powodzenia, ponieważ ażeby uzyskać prawdziwy efekt, potrzebne jest nie tylko stworzenie napływu, które tworzy chirurgia naczyniowa, ale również musi być odpowiedni odpływ i przepływ przez najdrobniejsze naczynia. Na te naczynia mamy wpływ.